Anna Karwan, finalistka programu muzycznego The Voice of Poland, wystąpiła w sali Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej, a wystąpiła dzięki twórcom innowacyjnego projektu Bajkowa Klasa, który realizowany jest w Szkole Podstawowej imienia Jana Pawła II w Smolniku. Doposażenie klas i zdobywanie pomocy dydaktycznych to podstawowy cel projektu. Koncert Ani Karwan jest inauguracją całego przedsięwzięcia akcji Bajkowa Klasa, które chcemy nadal realizować i kontynuować rozpoczęte projekty. Mam nadzieję, że wszystko uda się i będziemy mogli dalej pracować i przynosić efekty i korzyści dla dzieci. Pani Ania Karwan przyjechała na specjalne zaproszenie twórców projektu Bajkowa Klasa, pani Magdaleny Sajnach, Dagny Okrzyńskiej oraz moje, czyli Marty Michalkiewicz. Jest nam bardzo miło i mam nadzieję, że będziemy dalej wspaniale współpracować w realizacji dalszych projektów. Jesteśmy na pierwszym etapie, na inauguracji tego projektu, który mamy nadzieję, że zaowocuje czymś dobrym, że otworzy wiele serc na to, aby nasze dzieci mogły cudownie i wspaniale uczyć się, żeby mogły pokonywać wszelkie bariery, na jakie napotykają. Cały dochód uzyskany ze sprzedaży cegiełek uprawniających do wejścia na koncert przeznaczony jest na doposażenie klas w Szkole Podstawowej w Smolniku. No jest to rzeczywiście wspaniały projekt, jak wspaniała jego nazwa Bajkowa Klasa. Wspaniali realizatorzy, Szkoła Podstawowa w Smolniku z panią dyrektor na czele oraz oczywiście Rada Rodziców, bo bez niej by się tutaj nic nie odbywało. Wspomagamy ten projekt jako lokalny samorząd. No i naprawdę bardzo się cieszę, że ten program tutaj u nas w Leśnej inauguruje taka nowa wschodząca gwiazda Ania Karwan. Jest naprawdę wielka frajda dla wszystkich tych, którzy będą ją za chwilę słuchali. Anna Karwan z wielką chęcią wystąpiła w Leśnej i wsparła projekt dla dzieciaków. Nie wyobrażam sobie, żeby nie było mnie w trakcie tego, jak powstaje ten projekt, ponieważ dzięki Marcie Michalkiewicz generalnie dowiedziałam się o tej sytuacji. Bardzo mocno całe moje serce wspierało tą sytuację od samego początku i podczas trwania programu The Voice of Poland ja również cały czas dostawałam informacje, jak przebiega cały projekt i tak dalej. I moje serce wybiera sobie po prostu miejsca, w których chcę być. W związku z tym to było w pierwszej kolejności, to było pierwsze miejsce, do którego chciałam przyjechać. Nie dość, że obdarzona niesamowitym głosem, wschodząca gwiazda polskiej sceny muzycznej dała wspaniały koncert, to jeszcze obiecała powrót na scenę w Leśnej. Moja obietnica przybycia ponownie do Leśnej to jest dokładnie jak zmówienie paciorka wieczorem, więc na pewno, ja będę na pewno w Leśnej jeszcze nie raz. Zobaczymy, jak będzie wyglądało to czasowo. Planujemy w tej chwili trasę koncertową po całej Polsce promującej singiel, ale wiem o tym, że Leśna jest w mojej mapie serca na pierwszym miejscu. Na pewno tu będę. Jeszcze raz, kochani, wielkie brawa! Drodzy telewizowie, z całego serca pozdrawiam bardzo serdecznie. Życzę w nowym roku zdrowia, spokoju, szczęścia i miłości, bo wszystko inne da się wypracować ciężką pracą, pokorą, chęciami i dobrocią. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Ania Karwan.